domków, bardzo marnych, gdzie mieszkali Żydzi. A w jednym z nich mieszkała Róża. Nie pamiętam jej nazwiska, ale była córką jakiegoś rodziarza. Natomiast była przymuską matematyką. A ja byłam tępa od kobiety. Mój taki wpadł na pomysł, żeby mi Róża dawała korepetycji. I ja do niej przychodziłam, do tego właśnie jej domku. Bardzo był bardzo ciasny, ciemny wewnątrz. Ale już pamiętam, kiedyś nawet trafiłam na ich święto. I bałam się, że Róża nie udzieli mi kolejnej lekcji. Ale Róża rozejrzała się dookoła, zamknęła drzwi, żeby tatuś nie słyszał. I wiem odtąd, ile jest 4 razy 4. Ale nie dużo więcej. Wiem. Tylko wiem też, że pachniało, specyficznie pachniało w środku tego domku i że jakoś tam przychodziło, to zawsze Róża, ale nie tylko, bo matka jej, zamykając drzwi, patrzyła na mnie bardzo życzliwie i z sympatią pokazywała się mi sobie tym siarką. Zaraz będzie lekcja. To pamiętam, jak przejeżdżam przez Garbolin. Pamiętam też, że w drugim stopniu czas konfesjonale spowiadałam się ostatni raz przed wyjazdem naszym z Garbolina, ponieważ ojciec był dyrektorem wymiennym. Dostał tą pracę, musieliśmy jechać przez Warszawę dalej, na wschód Polski. Ale Garbolin to jest też dla mnie pierwszy punkt trzecówkowy, gdzie ja oglądałam wspaniałe zawody hipiczne, gdzie poznałam bardzo wielu doskonałych jeźdźców, którzy wygrywali w międzynarodowych zawodach hipicznych. Jeszcze miejsca i że tutaj byłam bierzmowana. Siedzę więc tak tutaj, przy dawnej pani dyrektor tej samej szkoły, którą mój tato sprowadził zmiennie. Jest to osoba niesłychanie delikatna i wrażliwa. W tym sensie, że błagała mnie, żeby Panie Boże mi nie powiedzieć słowa i nie będę mówiła, że ja nie pamiętam właściwie, kiedy to było, ale ona właśnie spowodowała mój powrót do, w jakimś sensie, do jednego i do Garbolina, ponieważ ona stworzyła Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, także mojego Stowarzyszenia w Warszawie. I na podstawie moich doświadczeń wystartowała ze wspaniałą inicjatywą, która tutaj, jak widać, bardzo pięknie się rozwija. Chcę jej pogratulować i podziękować za to publicznie. Ja Twardowski,
Państwo wiedzą, czym to grozi. Twardowski jest tak wspaniały poetą, że właściwie trudno jest nie przepraszać tak długo kartek, jak ja to robiłam. W domu już tak, przeczytałam. Ale co chwila gdzieś trafiam na następną kartkę i znowu mi się ona podoba. I nie wiem, czym się mam z Państwem podzielić. Bez okularów jest trudno. Ale od niedawna, jakieś 2-3 dni dopiero. To niespełnione dopiero się.